Dobrze, tak trzymaj. Jesteś wspaniały. Ta odpowiedź jest prawidłowa. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Wspaniale, to niesamowite. Odpowiedź jest prawidłowa. Wspaniale! To niesamowite! Dobra robota! Czy na pewno chcesz przerwać grę? Do zobaczenia niebawem! Na kolejnych ekranach musisz podać liczbę kostek, które znajdują się w każdej układance. Po lewej stronie ekranu są cztery możliwe odpowiedzi. Używając kursora myszy, kliknij na prawidłowej odpowiedzi. Aby powrócić do głównego ekranu ćwiczeń, kliknij na ikonie dłoni. Bardzo dobrze! Czy do zobaczenia niebawem? Do zobaczenia niebawem! Ta odpowiedź jest prawidłowa. Ta odpowiedź jest prawidłowa. Dobra robota! Jesteś wspaniały! Dobra robota! Jesteś wspaniały! Do zobaczenia niebawem! W ćwiczeniach o nazwie znajdź niepasujący element występują ciągi, czyli zbiory figur. Jedna z figur nie pasuje do pozostałych. Która z figur w tym ciągu różni? Aby odnaleźć kolor, wielkość, liczba. W
tym ciągu poszczególny kierunek, umiejscowienie. Podsumowując, warto jednak zapamiętać, że istnieją również inne zasady, które także można brać pod uwagę. W tym ciągu tutaj każde pierwsze drutcz. Wiele testów na inteligencję zawiera zadania wykorzystujące wieże z kostek. Istotą takich zadań jest ustalenie liczby sześcianów, które aby odpowiedzieć na to pytanie, należy pamiętać o dwóch zasadach. Zasada pierwsza. Kostki nie mogą wisieć w powietrzu. Dlatego na przykład taka struktura byłaby niemożliwa. Każdy sześcian musi być postawiony na inny, nawet jeśli tego nie widać. Zasada druga. Na ustnie. W tym. Oto krótki sprawdzian Twoich postępów. Oto na ekranie znajduje. Na ekranie znajduje. Teraz ponownie wykonamy te ćwiczenia, w których popełniłeś błędy. Ta odpowiedź jest prawidłowa. Ta odpowiedź jest prawidłowa. Wybierasz jedną z...